szkoła ucząca się, czy Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc zachęcam. Oddaję już głos, nie będę dłużej przedłużać. Zajmę się Facebookiem, żeby nam tam transmisja online poszła. Oddaję głos dzisiaj naszej prowadzącej, pani Paulinie Orbitowskiej-Fernandez, która opowie właśnie o konflikcie w klasie. Ale myślę, że nie tylko w klasie. Myślę, że będzie tutaj dużo takich istotnych i ważnych informacji w ogóle o relacji z dzieckiem i z drugim człowiekiem. Także miłego oglądania wszystkim i cudownego czasu i dużo dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Anito. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mnie też jakby zachwyca, powiem wprost, taka frekwencja przy temacie konflikt, dlatego że konflikt jest jakby częścią naszego życia i on jest tam dokładnie, gdzie jesteśmy my, gdzie to życie płynie. I zanim przejdziemy do meritum, to chciałabym się może przedstawić, trochę opowiedzieć coś o sobie, żebyście też Państwo znali kontekst, dlaczego właśnie ja prowadzę ten webinar, dlaczego też tym tematem się zajmuję. Bo jestem przede wszystkim trenerką komunikacji empatycznej, jestem coachem, który pracuje z nauczycielami, ale też w innych organizacjach, ale też takich z osobami, które poszukują wsparcia w swoim życiu osobistym. Jestem trenerką Endoscrama, ale tak naprawdę od wielu, wielu lat i myślę, że już na zawsze jestem nauczycielką języka angielskiego, języka hiszpańskiego i też przez kilka lat byłam dyrektorką szkoły. A o swojej działalności lubię mówić, że ja towarzyszę nauczycielom, towarzyszę dzieciom, towarzyszę młodzieży, towarzyszę też rodzicom, po prostu towarzyszę ludziom w ich drodze do poszukiwania świata dialogu, świata porozumienia. I swoją działalność, tą działalność, to właśnie towarzyszenie opieram o kilka metod, ale taką główną metodą, ale właściwie podejściem, bo trudno mi to nazwać metodą, podejściem jest porozumienie bez przemocy. I to jest to, na czym też opieram teraz ten webinar i to, o czym będę Państwu opowiadać, wychodzi z tego właśnie nurtu porozumienia bez przemocy. I teraz tak, jeżeli sobie pomyślicie Państwo, dobrze, przepraszam, zanim jeszcze rozpoczniemy w ogóle nasz webinar, to może też opowiem troszeczkę, co będziemy robić. Na początku przyjrzymy się temu, jak w ogóle zwyczajowo patrzymy na konflikt, to znaczy jak w ogóle postrzegamy, jak go widzimy i jaki to tak naprawdę ma wpływ na to, jak on się rozwija, jak też towarzyszymy. Potem przyjrzymy się temu w ogóle, dlaczego trudno jest porozumieć się naszym uczniom, albo w ogóle dlaczego nam, ludziom, trudno jest się czasami porozumieć, pomimo najszczerszych chęci. Następnie przyjrzymy się w takim razie, jak możemy towarzyszyć uczniom w konflikcie, co możemy zrobić my jako nauczyciele, albo jako osoby w ogóle pracujące z dziećmi. I też będziemy, jakby zaproszę Państwa do takiej podróży, do tego, żeby poszukać takich rozwiązań, które będą uwzględniały wszystkich i pokażę Państwu model mini mediacji, model oparty właśnie o porozumienie bez przemocy. I moją intencją jest zaprosić Państwa do zobaczenia tego modelu i ewentualnie zainspirowania się i wzięcia też z tego, co jest dla Państwa najważniejsze. Dobrze, to tyle może o tym, co będziemy robić, a już teraz zacznijmy to robić. I moje pierwsze pytanie, taka prośba do Państwa. Jak słyszycie Państwo słowo konflikt, to jakie przychodzą do Państwa uczucia, jakie myśli, jakie przekonania, co takiego się w głowie dzieje u Państwa? I mam taką prośbę o jakieś kilka słów tutaj na czacie, żeby parę osób napisało. Słowo konflikt i co się pojawia? Problem. Dzięki. Nieporozumienie, zagrożenie, niebezpieczeństwo. Kłótnia. Zwaśnione strony. Okej, gniew i smutek. Myśl o nieporozumieniu, chaos, kłótnia, napięcie. Jasne. Być może nawet niektórzy z Państwa już poczuliście napięcie na samo to słowo, takie napięcie w ciele, że coś tam się takiego mogło też zadziać. Dziękuję bardzo wszystkim. I teraz chciałabym zaprosić nas do takiego zobaczenia, przyjrzenia się to, jak my, dorośli, zwyczajowo towarzyszymy dzieciom w konflikcie.
I zwyczajowo nie chcę powiedzieć, że Państwo to robicie albo nie robicie i też tego nie chcę zupełnie oceniać. Naprawdę chcę jakby wyjść poza ocenę, tylko chciałabym się przyjrzeć temu, to jak my w naszej kulturze, czy w naszym systemie takim edukacji, w naszym systemie wychowawczym, jak my rozwiązujemy konflikty. I żeby to zrobić, to chcę dać Państwu jakiś przykład konfliktu, takiego, nie wiem, pierwszego z brzegu. Wiem, że ten webinar jest dedykowany nauczycielom z edukacji wczesnoszkolnej, ale też widziałam już, że jest więcej osób również z innych poziomów edukacji. Więc to będzie tylko przykład i może niekoniecznie będzie rezonował z Państwa życiem codziennym, ale to poproszę tak uruchomienie wyobraźni, zobaczenie też być może innego konfliktu. To pomyślmy sobie o takiej sytuacji. Ja sobie nawet wypisałam jakieś takie różne sytuacje, o których ostatnio rozmawiałam. A ostatnio słyszałam o takiej sytuacji, że Krzysiek, mamy ucznia Krzyśka. Krzysiek prosi swojego kolegę z klasy, Tomka, o to, żeby pomógł mu w odrabianiu lekcji z matematyki, bo jest trochę z tego słabszy, a Tomek jest z tego naprawdę bardzo dobry. No ale Tomek niestety mu odmawia. I było kilka takich próśb. Krzysiek kilka razy poprosił Tomka, Tomek za każdym razem odmawia. Chłopcy idą razem na lekcję WF-u. I na tej lekcji WF-u ma być sprawdzian z dwutaktu, z koszykówki. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam tutaj przypadkiem z tą koszykówką. No ale powiedzmy, że z dwutaktu, z koszykówki. I Krzysiek nie podaje Tomkowi piłki, przez co Tomek nie zalicza tego i ma w związku z tym jakieś problemy. No ale to było tak pod wejście za tą matmę. Idą chłopcy później do szatni i tam dochodzi do bójki. Dzieciaki wybiegają z szatni i wołają was, państwa, po pomoc. I przychodzicie państwo do rozwiązania konfliktu. I weźmy sobie taki pierwszy wariant. Co się może zadziać, i to co bym chciała, żebyśmy z tym zrobili, z tym pytaniem, to co się może zadziać, jakie mogą być konsekwencje, jaki to może mieć wpływ, jeżeli dorosły szuka winnego, czyli chłopcy przychodzą i dorosły szuka, kto jest winny, a kto nie jest winny, i opowiada się po stronie tak zwanej ofiary, tej osoby, która została poszkodowana. Jak myślicie Państwo, jakie mogą być tego konsekwencje? Takie na tu i teraz, ale też takie konsekwencje długofalowe. Jakie macie doświadczenia? Ciekawa jestem, czy w ogóle ten przykład jakoś jest. Eskalacja problemu. Słyszę. Znaczy czytam. Poczucie niesprawiedliwości u jednej ze stron. Jasne. To tak może być nawet na tu i teraz. No tak. Tutaj czytam też, że chłopcy zostaną w konflikcie, tak? A nauczyciel jeszcze dodatkowo traci twarz, bo nie umie sobie poradzić z problemem. Tak może być, prawda? Tak, i też stracą do nas zaufanie. I też ja tutaj też widzę pewną taką obawę, takie ryzyko, być to jest lepiej może powiedziane, że osoba, która jest tą ofiarą, albo o której nauczyciel myśli, że jest ofiarą, może też polubić taką rolę, albo też inne dzieci, inni uczciwie mogą zobaczyć, że w ogóle jak się jest w roli ofiary, to ma się pewne jakby przywileje, albo się jest zwolnionym z pewnych odpowiedzialności, czy z pewnych obowiązków. Więc tu ja też widzę takie jeszcze dodatkowe ryzyko. Nie wiem, czy to też jakoś Państwu rezonuje. Dobrze. A weźmy ten inny wariant. Gdy dorosły na przykład decyduje się nie wtrącać i powie coś takiego: słuchajcie chłopaki, załatwcie sobie tą sprawę sami, sami sobie tam coś się między Wami dzieje, więc sobie załatwcie tą sprawę sami. To jakie mogą być tego konsekwencje? Tak, jest takie ryzyko, prawda, że nie poproszę, że pomoc więcej, tak? Albo że to może wywołać dodatkowe manipulacje.
pogłębieniu konfliktu. Następnym razem nie poproszę o pomoc, jasne. I możemy też stracić taką możliwość pokazania im to, jak my możemy rozwiązywać konflikty, to znaczy jak możemy w ogóle do konfliktów wchodzić, prawda? A może też dojdą do porozumienia, jasne, to też jest taka opcja. Ja też w tym widzę dużą siłę, że uczniowie sami próbują na własną rękę rozwiązać pod warunkiem, że rzeczywiście mają ku temu narzędzia, że to potrafią robić i że nie przychodzą do nas już tak jakby z takiego miejsca, że już nie potrafią sami sobie z tym poradzić, nie? Bo to wtedy byłoby być może ryzykowne. Ale jasne jest też taka opcja, że po prostu dojdą do porozumienia, że znajdą wyjście z tej sytuacji. A co się zadzieje, gdy dorosły tłumi konflikt? Na przykład, nie wiem, grozi odjęciem punktów z zachowania, czy jakąś inną karą? Na przykład czasami słyszę takie słowa, jak nie dojdzie do porozumienia, to każdemu odejmę, nie wiem, ileś tam, 20-30 punktów. Tak, konflikt zejdzie do podziemia, prawda? Tak. Albo też będą narastać emocje między osobami w konflikcie. Ukrywanie, wzrost ciśnienia. No i też nie zwrócą się więcej, prawda? To może po prostu pogorszyć konflikt, jasne. A jak mogą zareagować w takim razie nasi uczniowie, albo jakie będą konsekwencje, jeżeli dorosły będzie porównywać? I na przykład to, co ja czasami słyszę od uczniów, ale też od rodziców, ale też od nauczycieli, że przychodzi nauczyciel i mówi, no słuchajcie, no nie możecie się zachowywać jak piąta C, wy to zawsze, u was zawsze jest jakiś problem. Co to może robić, takie porównywanie? Gorsi, poniżeni też stracą zaufanie, prawda? No i być może tej piątej C już nie będą tak lubić. Też taka może być opcja, nie? Każdy jest inny, jasne. To może też obniżyć samoocenę. Na przykład, jeżeli by to było dodatkowo w kontekście samej bezpośrednio tej osoby, na przykład, oj, ty Krzysiek zawsze się tylko, nie wiem, kłócisz, albo Tomek, no to jak zwykle po prostu się, dlaczego się nie możesz zachowywać tak jak twój brat na przykład, nie? Takie padają. Okej, jasne, pewnie. I też już widzę, że szukamy rozwiązań i też bardzo dziękuję, bo właśnie po to jest też ten webinar, żeby zobaczyć to, jak możemy to rozwiązać. I zanim do tego przejdziemy, to ja chciałam pokazać taką perspektywę, która dla mnie jest ważna. To było dla mnie w pewnym momencie jakimś takim odkryciem, kiedy zobaczyłam, jak ja zwyczajowo patrzyłam na konflikt, a jak można inaczej też patrzeć na konflikt. I to tak wplotłam to do tej tabelki, właściwie nie ja, ja tą tabelkę skopiowałam od trenerki porozumienia bez przemocy Liv Larson, która wypisała takie dwa podejścia do konfliktu. I nazwała takim jednym podejściem, to jest kultura dominacji, a drugi podejście to jest kultura współpracy. I w kulturze dominacji rzeczywiście konflikty są widziane jako coś negatywnego i coś złego. W związku z czym musimy zrobić jakby wszystko, co w naszej mocy, żeby tych konfliktów uniknąć. No więc szukamy w tym sytuacji takich różnych narzędzi. Właśnie stosujemy kary, albo próbujemy odwrócić uwagę dzieci, albo robimy jakby wszystkie takie narzędzia, wykorzystujemy różne narzędzia do tego, żeby po prostu unikać konfliktów, żeby ich nie było. Albo że też konflikty są informacją o tym, że ktoś popełnił błąd. Jeżeli ktoś popełnił błąd, to należy tej osobie to pokazać, wyjaśnić i dodatkowo ewentualnie, dodatkowo pokazać tej osobie, w jaki sposób ma jakąś karę ponieść i jak nauczyć się na przyszłość już więcej tego, czegoś, co zrobiła, nie robić. Konflikty też w tej jakby w takim kulturze dominacji są widziane w taki sposób, że wywoływane są przez ludzi kłótliwych, awanturników, konfliktowych i czasami nawet
jest taka etykieta, którą się przykleja do dzieci, które albo też do dorosłych osób, które częściej wchodzą w konflikt niż inne, albo częściej manifestują konflikt, albo że jest jakiś konflikt niż pozostałe osoby i mają taką etykietę, że są osobami uciążliwymi, są konfliktowe. I potrzebują jakichś takich skutecznych środków kontroli, albo też takich środków, które oduczą je być takimi, jakimi są. No i ten ostatni punkt, porządek i harmonia, pojawiają się dopiero wtedy, kiedy pokonamy tą stronę przeciwną. To znaczy, jeżeli ktoś jest ofiarą albo ktoś jest sprawcą jakiegoś czynu, to, że potrzebujemy zastosować jakąś karę, jakąś siłę, wykorzystać naszą jakąś moc, którą my mamy jako dorosłe osoby, po to, żeby wymóc to na tej osobie, która zrobiła coś w naszym mniemaniu nie tak, inne zachowanie. Podczas gdy w kulturze współpracy widzimy, że właśnie konflikty są naturalną częścią życia, że można je rozwiązywać konstruktywnie, znaczy, że są takie narzędzia, są takie sposoby i że my ludzie to potrafimy robić, że możemy naprawdę konflikty rozwiązywać w sposób konstruktywny. W taki sposób, w który uwzględnione będą wszystkie osoby, które są w ten konflikt jakoś wmieszane. Konflikty powstają tam, gdzie płynie życie, tam, gdzie są marzenia i że pojawiają się tam, gdzie ludzie chcą pokazać też swoje granice. I to jest znakiem, że ludzie mają te granice i że chcą je właśnie tutaj w ten sposób zamanifestować. I konflikty tak naprawdę mogą wzbogacać nasze życie i nasze relacje i mogą też pomóc w odkrywaniu nowych, takich konstruktywnych, zupełnie innowacyjnych, kreatywnych strategii, które pozwolą właśnie zaspokoić potrzeby nas wszystkich. To są takie dwa podejścia i nie chcę też tego wartościować, aczkolwiek ja rzeczywiście w swoim działaniu i w swojej pracy szukam takich rozwiązań, żeby właśnie kultury współpracy było znacznie więcej. Natomiast nie chcę powiedzieć, że kultura dominacji jest zła, bo nie mam takiej intencji, żeby to jakoś tak wartościować czy oceniać. Natomiast moje doświadczenie mi pokazuje, że nie służy. Nie służy nam w budowaniu relacji, nie służy w budowaniu relacji w szkole, ale też nie służy w budowaniu relacji w naszym życiu też dorosłym. No dobrze. To teraz przejdźmy w takim razie do naszej sytuacji i zobaczmy, jak możemy rozwiązywać konflikty. I albo właściwie, że może zanim jeszcze to zobaczymy, to sprawdźmy w ogóle, dlaczego nam tak naprawdę jest trudno się porozumieć, dlaczego uczniom jest się trudno porozumieć. I tutaj chciałam zacytować Marshalla Rosenberga, twórcę porozumienia bez przemocy, który powiedział coś takiego, że kiedy ludzie zaczynają mówić o tym, czego potrzebują, zamiast nawzajem wytykać sobie błędy, wtedy dużo łatwiej zaspokajać potrzeby wszystkich zainteresowanych. A co za tym idzie? Znaleźć porozumienie i znaleźć takie rozwiązanie, które będzie służyć nam wszystkim. I w tym podejściu, które chcę Państwu pokazać, w tym modelu będziemy rzeczywiście skupiać się na potrzebach. A to dlatego, że takim podstawowym założeniem jest to, że wszystko, co ludzie mówią i robią, i to tak z absolutną odpowiedzialnością mówię to słowo wszystko, jest po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. To znaczy, że ludzie nie robią nic przeciwko innym ludziom, tylko robimy to, co robimy, po to, żeby zaspokoić jakieś potrzeby. Czasami wybieramy strategie, które nie służą nam wszystkim. Czasami wybieramy takie strategie, które zaburzają nasze relacje albo które rzeczywiście są dla nas niewygodne. I uczniowie wybierają takie strategie, które powodują, że dochodzi do konfliktu. Natomiast to, co robią, robią po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. I w tym podejściu właśnie będziemy szukać to, co takiego się dzieje. Więc na pierwszym planie będziemy właśnie podkreślać, jakie uczucia powstają w danym konflikcie,
i o jakich ważnych potrzebach te uczucia nas informują. Więc to jest to, co będzie się wysuwać na pierwszy plan, a na drugim planie dopiero będzie podłoże konfliktu i rozwiązanie problemu. No dobrze, to tak. To zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało. Więc przede wszystkim to, co zaczynamy robić w tym modelu, który chcę Państwu dzisiaj zaproponować, to na początek będziemy po prostu jakby wykładać wszystkie karty na stół. To znaczy będziemy próbować opisywać za pomocą języka faktów, języka obserwacji, czyli takiego języka, w których naprawdę nie ma interpretacji i nie ma oceniania, będziemy szukać takiego opisu wydarzeń. Więc to będzie pierwsza rzecz, którą będziemy robić, czyli będziemy próbować jakby rozwieść interpretację od obserwacji. Potem naszym kolejnym krokiem będzie taka pomoc osobom, które są w tym konflikcie, w odszukaniu, w zrozumieniu tych uczuć i potrzeb, które się pojawiają. A na samym końcu będziemy szukać takich rozwiązań, które będą rozwiązaniami typu wygrane, wygrane. I teraz chcę Państwu pokazać ten model. On jest... Ojej, coś zrobiłam nie tak. Już sam widzę, co zrobiłam. Tak, dobrze. Przechodzimy do następnego slajdu. Tutaj będziemy powolutku, po kolei przechodzić sobie z kroku na krok. I być może ja tutaj spróbuję użyć takiego wskaźnika, który będzie nam może coś ułatwiał. Nie wiem, czy Państwo go widzicie, teraz ten wskaźnik. Czyli pierwszą rzeczą, którą zrobimy z Tomkiem i z Krzyśkiem, to będzie w ogóle stworzenie takiej przestrzeni. To znaczy najpierw w ogóle, zanim wejdziemy do rozwiązania tego konfliktu, to sprawdzamy w ogóle swoje intencje. Bierzemy wdech i zastanawiamy się to właściwie, z jaką intencją ja chcę teraz dzieciom towarzyszyć. Czy z intencją szukania właśnie, kto ma rację, kto nie ma racji, to być może to nie będzie ten model, który będzie temu służył. I w ogóle z czym jesteśmy, jakie mamy do tego nastawienie. Po to to robimy, żeby też się skontaktować ze sobą, żeby zobaczyć. Być może to nie jest pierwszy konflikt tego dnia. Być może to jest już 17 konflikt tego dnia i już jest nam naprawdę bardzo trudno. Więc taki głębszy oddech może nam pozwolić po prostu być jakby w kontakcie ze sobą, a co też na dłuższą metę pozwoli nam być, mieć wszystkie swoje zasoby, żeby ten konflikt rozwiązać. Dobrze, czyli taki zerowy krok to jest stworzenie przestrzeni. I teraz, jeżeli mamy dwóch chłopców, to też podzielenie się z dziećmi, z naszymi uczniami naszą intencją, czyli takie powiedzenie, że teraz chłopcy, widzę, że też coś się między wami zadziało, zawołały mnie inne dzieci, żeby przyjść tutaj do was. Widzę, że też coś się między wami tutaj dzieje. Ja chcę wam zaproponować poszukanie takiego rozwiązania, które będzie wam, bo zanim właściwie rozwiązania, to bardziej chcę wam pomóc nawzajem siebie tutaj usłyszeć, pomóc zobaczyć, co tak naprawdę się tutaj dzieje, ale nie chcę szukać winnego i nie chcę też wymierzać żadnej kary. Więc powiedzenie o tej intencji jest bardzo ważne, bo dzięki temu uczniowie będą wiedzieli, że mogą mieć trochę więcej zaufania i że mogą też być szczerzy, że mogą uczciwie powiedzieć, co się między nimi wydarzyło. Jeżeli to jest już kolejna taka mini mediacja, to mówienie o tej intencji być może już nie będzie potrzebne. Ja miałam takie doświadczenie, że jak zaczęłam tak pracować w szkole, w której byłam dyrektorką i nauczycielką, to rzeczywiście na początku mówiłam uczniom, po co się spotykamy i co tak naprawdę, jaka jest moja intencja, ale już potem dzieci na przykład do mnie przychodziły i to jest cytat, kiedyś do mnie przyszły do gabinetu, zapukały i powiedziały: pani dyrektor, może pani nam zrobić to, co pani robiła nam wczoraj, bo mamy jakąś trudną sytuację. Więc już uczniowie wiedzieli, może nie wiedzieli dokładnie, co to było, bo też nie chciałam im mówić, co to jest, ale jakby chcieli doświadczyć tego samego, więc już jakby moją intencję znali. Ale za pierwszym razem powiedzenie o tej intencji jest bardzo ważne. Krok następny to jest wybranie przede wszystkim dziecka, pierwszego dziecka, które zacznie mówić
Jaki jest tutaj klucz? No to taki mamy klucz, że wybieramy to dziecko, a czyli przechodzimy tutaj do kroku pierwszego, zapomniałam o wskaźniku. Wybieramy to dziecko, które najmniej może w tym momencie słuchać, czyli jakby z naszej obserwacji najmniejszą ma możliwość jakby wytrzymania, najbardziej jest poruszone w tej sytuacji. I ważne jest też, żeby powiedzieć, że będziemy słuchać po kolei każdego z nich i że wybieramy teraz na przykład Krzyśka i mówimy: Krzysiek, to teraz ty powiedz Tomkowi, co byś chciał, żeby on od ciebie teraz usłyszał. Jeżeli Tomek w tym momencie będzie poruszony, powie: ale bo pani zawsze tylko Krzyśka broni i nigdy pani na mnie nie patrzy, to znowu powiedzmy: Tomek słyszy, że bardzo chcesz teraz powiedzieć to, co jest dla ciebie ważne, będziesz miał za chwilę czas, natomiast teraz chcę posłuchać Krzysia i później do ciebie wrócimy. Po to, żeby wiedział, że na pewno będzie miał szansę powiedzenia to, co jest dla niego ważne. Więc zadajemy takie pytanie Krzysiowi. To pytanie może w różny sposób brzmieć, natomiast jakby intencją jest to, żeby Krzysiek powiedział, co chciałby, żeby Tomek w tym momencie od niego usłyszał. I teraz jakie będzie nasze zadanie? Nasze zadanie będzie po tym, co usłyszymy od Krzysia, przetłumaczenie, sparafrazowanie to na język obserwacji oraz na odkrycie uczuć i potrzeb, to znaczy nazwanie uczuć i potrzeb Krzyśka w danej sytuacji. To będzie nasze zadanie, czyli to jest to, co robi nauczyciel, mediator w tej sytuacji. No i wyobraźmy sobie, że Krzysiek powiedział, bo on dostał za swoje, to dlatego, że jest samolubem i że nigdy tam nie chciał się ze mną podzielić tą matematyką. No powiedzmy, że coś takiego powiedział. Mógłby powiedzieć też coś innego, może Państwo macie pomysł, co mógłby Krzysiek powiedzieć. To w tym momencie mówimy: ok, to jest tak, bardzo dla Ciebie ważne było to, żeby Ciebie Tomek wsparł z matematyką. Byłeś bardzo tym poruszony, bardzo złoszczony, że nie dostałeś od Tomka wsparcia, czy tak? Czy dobrze Cię rozumiem? No i on może powiedzieć: tak, bo on tylko myśli o sobie. Okej, że bardzo Ci zależało na tym, żeby Ciebie wsparł i żeby podzielił się albo pouczył Ciebie trochę tej matematyki. Mhm. I teraz, kiedy już mamy nazwane te uczucia i potrzeby Krzyśka, to przenosimy to do Tomka i zadajemy pytanie Tomkowi. I to jest ten krok drugi. Czyli to drugie dziecko odzwierciedla, z naszą oczywiście pomocą, co usłyszało od pierwszego dziecka. I teraz to, co powie Tomek, może być bardzo różne. Możemy powiedzieć: bo on się mnie zawsze czepia. Na przykład. Ale my możemy to przetłumaczyć znowu na język uczuć i potrzeb, albo język faktów, i możemy powiedzieć, zapytać to: ok, przepraszam, tutaj w tym momencie bardziej byśmy powiedzieli, bo przecież przenosimy to, co powiedział przed chwileczką Krzysiek, więc powiemy: wiesz, Tomek, ja to słyszałam trochę inaczej. Usłyszałam, że Krzysiek powiedział, że bardzo potrzebuje wsparcia i że był bardzo poruszony tą sytuacją i że tego wsparcia od ciebie nie dostał. I prosimy Tomka, żeby powtórzył to, co Krzysiek powiedział. Być może Tomek na początku nie będzie chciał powtórzyć, nie będzie wiedział, dlaczego ma powtórzyć, bo to czasami brzmi dość dziwnie, to możemy w tej sytuacji powiedzieć, że nam bardzo zależy na tym, żeby zobaczyć, jak on to usłyszał, bo nam bardzo zależy na porozumieniu. Okay? No i powiedzmy, że Tomek powiedział: no dobra, powiedział, że był zdenerwowany, bo i bardzo chciał mojego wsparcia. Mhm. I w tej, jak już to Tomek powiedział, to wracamy i pytamy to pierwsze dziecko, czy to rzeczywiście tak było. Czy to się zgadza z tym, co powiedziało. No i to pierwsze dziecko mówi, czy tak, czy nie. Jeżeli nie, to doprecyzowuje. Po co to robimy? Robimy to po to, żeby pierwsze dziecko usłyszało, jak to drugie dziecko nazywa jego uczucia i potrzeby. Po to to robimy, żeby ono naprawdę nazwało i zobaczyło, że to drugie nazywa te uczucia i potrzeby. I naprawdę dzieje się po jakimś czasie, może nie na samym początku, ale po jakimś czasie naprawdę puszczają te
takie silne emocje i jakby się tworzy większa przestrzeń do tego, żeby znaleźć jakieś porozumienie. No i teraz co dalej? To już Krzysiek, jako to pierwsze dziecko, wyraziło swoje potrzeby, został sparafrazowany, zostało to wszystko nazwane, to teraz prosimy drugie dziecko, czyli to jest ten krok trzeci, czyli prosimy Tomka, Tomek, a co ty byś chciał, żeby usłyszał teraz od ciebie Krzysiek? No i Tomek w tym momencie może powiedzieć, nie wiem, co może Tomek, wyobraźmy sobie, że może powiedzieć, no to było chamskie, że mi nie podałeś tej piłki. Mhm. Czyli powiedział jakąś ocenę etykiety. My to transformujemy znowu i słyszymy, okej, okay, że to naprawdę ciebie zdenerwowało, że Krzysiek nie podał tobie piłki. No, ludzie, tak, bardzo mi na tym zależało, bo bardzo chciałem dostać dobrą ocenę. Okej, okay, to słyszę, że naprawdę cię to zdenerwowało, że Krzysiek tobie nie podał piłki, bo ci zależało na dobrej ocenie z UEF-u. Mhm. Powiedzmy, że Krzysiek powiedział, że tak. No to, przepraszam, Tomek. To teraz znowu robimy, przenosimy to, czyli to jest teraz ten krok czwarty, przenosimy to do tego pierwszego dziecka i prosimy Krzyśka, żeby sparafrazował, żeby powiedział, co przed chwileczką usłyszał od Tomka. Czyli teraz Krzysiek, co ty usłyszałeś od Tomka? A tutaj Krzysiek może powiedzieć, no powiedział mi, że jestem chamski. Mhm, no jakby nie zaprzeczamy, te słowa padły, ale możemy powiedzieć, wiesz, ja też tam usłyszałam, że Tomek był bardzo zdenerwowany, bo też chciał od ciebie wsparcia i bo zależało mu na tej ocenie z WF-u. Hmm? Czy możesz to powtórzyć? No i powiedzmy, że Krzysiek powie, no tak, bo chciał dostać dobrą ocenę z WF-u i się wkurzył. Okej. Okay. Czy tak? Pytamy Krzysia, który to powiedział? Okej, okay, tak. I w ten sposób przenosimy, jakby, czyli naszym zadaniem będzie usłyszeć to, co dzieci mówią i przetłumaczyć to na język uczuć i potrzeb, jakby przeniesienie tego do tej drugiej osoby i poproszenie jej, żeby ona to samo powtórzyła. Jeżeli będzie powtarzała jakieś inne oceny, etykiety, to tak samo to tłumaczymy na język uczuć i potrzeb. Po co to robimy? Po to, żeby naprawdę dotrzeć do sedna. Bo potrzeby są tym, co tak naprawdę nas wszystkich ludzi motywuje do życia i to jest to, co nas wszystkich ludzi łączy, bo potrzeby są takie same na całym świecie dla wszystkich ludzi. I dzięki temu, że możemy je zobaczyć, to szukamy takiej jakby wspólnej płaszczyzny. A to, co nas różni i tu, gdzie powstają konflikty, to są strategie, czyli takie nasze sposoby, formy, które wybieramy na rzecz zaspokojenia naszych potrzeb. I to rzeczywiście nas różni. Jak będziemy na tym poziomie, czyli będziemy szukać, co się wydarzyło, co nie wydarzyło się, kto jest winny, kto nie jest winny, to nie zejdziemy tam do tego głębszego poziomu, który nam może umożliwić porozumienie i dialog. Ok? No i jeżeli to tak przechodzi i sami Państwo zobaczycie, że dzieje się coś takiego, ja to lubię mówić magicznego, że w pewnym momencie, kiedy ludzie naprawdę siebie nawzajem słyszą, tutaj nasi uczniowie, to jakby tak coś puszczę. I na przykład czasami na początku takiej mediacji siedzą plecami do siebie albo w ogóle nawet na siebie nie chcą patrzeć, ale powolutku coś się zmienia. I ja to mówię ze swojego też doświadczenia. To też nie jest coś, czego się wyuczyłam, ale takie mediacje sama prowadziłam i do dzisiaj też prowadzę z dziećmi, z dorosłymi, też między małżonkami, ale też między uczniami, czasami między uczniami, a nauczycielami. I to jest moje też doświadczenie, że po jakimś czasie naprawdę coś tak jakby po prostu puszcza, odpuszcza, że ludzie widzą po tej drugiej osobie nie wroga, ale widzą tam po tej drugiej stronie człowieka, takiego samego jak oni, którzy mają takie same potrzeby, bo na przykład w tej sytuacji jakoś tak się zdarzyło, że mieli te same potrzeby, nie? Wsparcie. I kiedy kiedy już to usłyszą, to tak się naturalnie w jakiś sposób kierują w swoją stronę. I wtedy, kiedy to zostanie nazwane, to ja też lubię powiedzieć, okej, to zobaczcie chłopcy, mamy tutaj na stole takie i takie potrzeby. Mamy potrzebę wsparcia, mamy potrzebę współpracy, mamy potrzebę zauważenia, nie wiem, potrzebę spokoju, zaufania. Powiedz, mamy tutaj te wszystkie potrzeby na stole. I teraz, chłopcy, jak myślicie, co możemy zrobić? Co wy możecie zrobić, żeby te wszystkie rzeczy stały się dla was możliwe, żeby one wszystkie jakby były
uwzględnione. Co takiego możecie zrobić? I dobrze jest oddać uczniom tę możliwość wybrania takich strategii, które pozwolą zaspokoić potrzeby ich dwóch. Jeżeli mają z tym trudność, możemy coś zaproponować, szczególnie na początku. Ale jeżeli jest im z tym łatwiej, to naprawdę warto zostawić im znalezienie rozwiązania, bo oni uszyją je jakby na miarę. Te rozwiązania będą naprawdę im działały i moje też doświadczenie wygląda tak, że te rozwiązania naprawdę są długofalowe i długotrwałe. I też sprawdzamy, czy na pewno te rozwiązania też zaspokajają nasze potrzeby, oczywiście nas, nauczycieli, i takie też organizacyjne, szkolne potrzeby, bo być może chłopcy będą mieli taki pomysł, który będzie niemożliwy. Na przykład powiedzą, no nie chcemy już więcej chodzić ze sobą na WF, no to to dla nas organizacyjnie jest niemożliwe. Natomiast, więc też jesteśmy w to uwzględnieni. To też nie jest tak, że zupełnie my dorośli nie jesteśmy w to włączeni. Możemy też ich trochę im pomóc, kogo możecie poprosić o pomoc, co jest dla was bardziej możliwe, co możecie zrobić. I na tym to się kończy, taki model. I mam takie jakby pytania do państwa. Jakie są pierwsze reakcje? Co państwo myślicie? Gdzie tutaj może być łatwo, gdzie niełatwo? Albo co się jakby pojawiło? Może jakieś odkrycia? Ciekawa jestem państwa głosów. Proszę pisać na czacie. Ja się napiję wody, żeby trochę to się nagnało. Jeszcze nic nie widzę. Ale widzę, że ktoś pisze. Już się nie mogę doczekać, co tutaj będzie napisane. 4 osoby piszą. Dobrze, to może w tym czasie, jak państwo piszecie, to ja przejdę tutaj, bo też widzę, że czas płynie nam szybko, więc w trakcie państwa tutaj pisania to przejdźmy. Jakie tak naprawdę są, co my robimy? Okej, to już widzę. W konflikcie tych samych uczniów za każdym razem może być inne rozwiązanie. Jasne, pewnie. I to jest taki głos o tym, że to dobrze im oddać, czy zastanawiam się, o czym to jest. O takiej różnorodności, o tym, że jakby my jako dorośli nie znamy tych rozwiązań. Dobrze, to ja będę czytała na kolejne głosy. A teraz w międzyczasie będę mówiła o tych narzędziach. Tak naprawdę, jakie są nasze narzędzia? No to pierwsze podstawowe narzędzie to jest takie słuchanie, takie uważne słuchanie i tłumaczenie tego, to, co usłyszeliśmy, na język uczuć i potrzeb. Tak, właśnie czytam, że też, żeby uczniowie byli mediatorami. Jasne, i to jest nasze marzenie. Tak naprawdę, żeby to uczeń stał się mediatorem. I nawet już wkrótce zostanie opublikowany taki e-book i w formie bezpłatnej będziemy go rozsyłać, ja i też dwie inne trenerki będziemy go rozsyłać do szkół właśnie o takim programie, jak zaprosić uczniów do tego, żeby byli mediatorami, i też mamy takie doświadczenie, że to naprawdę się fantastycznie sprawdza i że to wspiera. Więc bardzo się cieszę, że już takie rzeczy też się dzieją w placówkach, których ja też nie znam. Czyli inaczej od razu może się spojrzeć na konflikt. Myślę, że uczniowie zaczną być świadomi. Jest to zupełnie inne podejście niż tradycyjne. Tak, to może dla niektórych być inne, prawda, podejście. To słyszę, takie są różne głosy, że jedne osoby znają już takie podejście, a inne nie. Powiem, że jest to ciekawe rozwiązanie. Bardzo często rozwiązuje konflikty w swojej grupie. Podobnie i tak, jak pani mówiła, przynosi to dobry skutek. Cieszą się o sobie wtedy bardzo dużo, później już sami potrafią bez kłótni, złych emocji rozwiązywać konflikty. Jasne. Bardzo się cieszę, bo rzeczywiście moje doświadczenie też jest takie, że to naprawdę wspiera, że też przełamuje pewne rzeczy i też dzięki temu modelujemy też coś, co uczniowie mogą ponieść dalej, prawda? O, trochę intuicyjnie też słyszę. Bardzo się cieszę.
To co jeszcze, jakie jeszcze narzędzia mam, a właśnie do tego słuchania i tłumaczenia na język uczuć i potrzeb, to w porozumieniu bez przemocy posługujemy się listami uczuć i potrzeb. Ja mam taką swoją podręczną listę uczuć i potrzeb, też mogę ją rozesłać w PDF-ie, gdybyście Państwo byli tym zainteresowani, ale taką skróconą też listę uczuć i potrzeb dołączyłam tutaj, na koniec tej prezentacji, którą tak myślę, że będzie Państwu udostępniona, więc też jest jakby taka skrócona lista uczuć i potrzeb. I dlaczego to robimy? To też nie dlatego, że nie znamy, a też ja mam takie przynajmniej doświadczenie, że kiedy zobaczyłam po raz pierwszy tą listę uczuć i potrzeb, to byłam zaskoczona, że uczucia są takie różne i że mogą wyrazić tak różne odczucia, które ja mam. To była jedna rzecz, a też druga rzecz, że w takim poruszeniu, dużym poruszeniu, w dużych emocjach jest nam czasami trudno to odnaleźć, więc takie listy są przydatne. Ja też, jak byłam dyrektorką szkoły, to miałam taką malutką listę uczuć i potrzeb i nie byłam w stanie jej zobaczyć, bo mam dosyć dużą wadę wzroku, ale sam fakt, że ona tam stała, że ją widziałam z żyrafem, która jest symbolem języka pokoju, języka serca, i wystarczyło, że tylko na to spojrzałam, że jakby to mi pozwalało trochę się skontaktować. I również to robiłam, kiedy mediowałam między uczniami. No dobrze, to te uczucia i potrzeby, te listy są pomocne i one też są pomocne dla nas, bo my też możemy dać sobie empatię wtedy, kiedy jest nam naprawdę bardzo trudno, kiedy, tak jak już wcześniej wspominałam, nie jest to pierwszy konflikt tego dnia, i tym bardziej sprawdza się tutaj to, żeby to właśnie uczniowie stawali się takimi mediatorami. Potem kolejnym narzędziem, które wykorzystujemy, to jest taka pomoc stronom, dzieciom, uczniom, odzwierciedlić to, co zostało powiedziane. Bo jeżeli są w bardzo silnych emocjach, to albo mogą mówić nawet, nie wiem, wulgarne czasami rzeczy, jak są, nie wiem, bardzo poruszone, albo mogą nic nie mówić, po prostu sobie tak siądą i nawet nie będą patrzeć. I też możemy sczytywać z mowy ciała. I też możemy zapytać, to się tak zastanawiam, czy naprawdę jesteś bardzo zdenerwowana i trudno ci nawet coś teraz w tym momencie powiedzieć, bo nie masz wiary, że to coś przyniesie? Więc możemy sczytywać nawet z ciała, próbować odczytać te uczucia i potrzeby. Przerywać wtedy, kiedy, nie wtedy, kiedy dziecko się wypowiada i mówi właśnie coś, ale wtedy, kiedy na przykład dziecko zaczyna oceniać albo zaczyna używać mocnych, silnych takich słów, możemy to przerwać, albo wtedy, kiedy dziecko na przykład nie odzwierciedla to, co zostało powiedziane. Więc możemy powiedzieć, wiesz, ja to słyszałam zupełnie inaczej, albo poczekaj chwileczkę, zaraz będzie twoja kolej, będziemy to, każdy z was będzie miało szansę powiedzieć tak samo. Też pierwsza pomoc empatyczna, czyli wtedy, kiedy dzieci są naprawdę bardzo poruszone, nie wiem, płaczą i no i dochodzi na przykład do, nie są w stanie się powstrzymać i dochodzi do rękoczynów, to w tym momencie warto przerwać i najpierw dać empatię, a poprzez dawanie empatii ja rozumiem towarzyszenie drugiej osobie i pomoc tej drugiej osobie, dziecku, aby ona odnalazła swoje uczucia i swoje potrzeby. To jest takie po prostu towarzyszenie, nie wchodzenie w buty tego dziecka, bo to jest właściwie niemożliwe, nie jesteśmy w stanie wejść w buty drugiej osoby, ale to, co możemy dać, to możemy jej towarzyszyć i pomóc jej odkryć, co tak naprawdę teraz dla niej jest ważne. Więc dajemy taką pierwszą pomoc, kiedy widzimy najpierw jednemu dziecku, potem drugiemu dziecku, ale również bardzo ważne narzędzie i według mnie w ogóle w pracy nauczyciela, i to też tutaj włączę, chociaż to nie jest do końca o tym webinar, ale nie mogę się powstrzymać, to jest taka empatia skierowana na własną osobę. Dla mnie to jest narzędzie w naszej pracy nauczyciela absolutnie niezbędne i w ogóle w życiu osobistym, nie tylko w pracy nauczyciela, ale w każdej pracy, w każdym życiu, to jest jak maska tlenowa, jak lecimy samolotem, steward czy stewardesa mówią, kiedy zabraknie tlenu na pokładzie, to najpierw zakładamy maskę tlenową na siebie, dopiero potem na dziecko. I to czasami budzi sprzeciw albo takie zaintrygowanie, ale dokładnie tak samo jest z empatią. Jeżeli sobie nie będziemy dawać empatii, jeżeli nie będziemy dbać o siebie, to na dłuższą metę nam zabraknie zasobów i możemy się zwyczajnie wypalić. A w sytuacji, w której jest sporo konfliktów, no ale przecież nie tylko są konflikty, jest jeszcze podstawa programowa, dyrekcje, rodzice, inni nauczyciele, więc dużo się przecież w szkole dzieje i to jest taki naprawdę tygiel różnych uczuć i różnych potrzeb.
do zadbania o siebie, czyli takie oddech i sprawdzenie, to co się teraz we mnie dzieje, jakie uczucia, a my mówimy w MBC, że uczucia są takimi, czyli w porozumieniu bez przemocy, przepraszam, używam zamiennie tych dwóch określeń, że uczucia są tak zwane potrzebowskazem, one nas informują o jakiejś ważnej dla nas potrzebie. Więc ta empatyczna maska jest niezwykle też ważna, to jest kolejne narzędzie, no ale też kolejne narzędzie to jest po prostu jakby podążanie za tym, co się dzieje. Że jedno dziecko się wypowiada, to my to tłumaczymy na język uczuć potrzeb, przechodzimy dalej. Nie wiem, dzieci są już, szukają rozwiązania, ale nagle tam znowu jakieś silne emocje, no to widocznie jeszcze coś nie zostało powiedziane, więc wracamy do poprzednich kroków w tej sytuacji. No dobrze. To jest ten czas, kiedy ja właściwie chciałam dać Państwu możliwość zadania jakiegoś pytania, więc może na chwilę się powstrzymam i poproszę o pytania. Jeżeli jakieś są, oczywiście. A ja w tym czasie, kiedy te pytania tam się być może tworzą, bo też nie widzę, żeby ktoś coś pisał. Oj, widzę, że już teraz ktoś pisze. To mam teraz takie dwie mnie. Jedna mnie chce pójść dalej, a druga mnie jest bardzo ciekawa tych pytań, które tam się pojawiają. W klasie integracyjnej, tak, w kontekście takim, że są uczniowie z trudnościami, tak, że na przykład możemy mieć ucznia z Aspergerem, tak, albo z innymi trudnościami, jasne. Ja też mam doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, czy też z innymi trudnościami i rzeczywiście bywa trudniej, szczególnie, że niektórym uczniom jest, naprawdę jakby pochłaniają ich te silne uczucia. To oczywiście ideałem jest, żeby był nauczyciel wspomagający, natomiast też mam takie doświadczenie, że nie zawsze jest nauczyciel wspomagający, a wiemy, że dziecko by tego potrzebowało. To tutaj być może najpierw to pomoc empatyczna, czyli takie towarzyszenie tej osobie. I wbrew pozorom, to uczniowie, na przykład właśnie z zespołem Aspergera, naprawdę fantastycznie też reagują na odkrywanie uczuć i potrzeb i czasami bardziej będą skanować swoje ciało i bardziej będzie im łatwiej powiedzieć, co się dzieje w ich ciele, że na przykład, że mają tak zaciśnięte pięści, albo że tutaj szczęka im się, albo że brzuch tam im się zacisnął, więc to może być jasne. A, taka trudność, tak, że po prostu w obecności innych uczniów proponowany sposób lepiej rozwiązać w obecności innych, czy lepiej, jeśli to możliwe, bez. Mam różne też doświadczenia. Ja to robię czasami w obecności innych, kiedy to jest naprawdę bardzo szybkie i inni uczniowie mogą nawet na to patrzeć. Jeżeli jest możliwość wyjścia z klasy, z uczniami, czy nie wiem, pedagog, na przykład to z Państwa jest pedagogiem szkolnym i może zaprosić do siebie dzieci, no to jest jakby zupełnie inna rzecz. Natomiast można też to zrobić. Też pozostałe dzieci się mogą uczyć tego, jak to wygląda. Znam też szkoły i przedszkola, w których jest jakby specjalny taki kącik do tego, żeby odbywały się mediacje i jeżeli uczniowie na przykład pozostali, mogą coś innego robić, a my możemy podejść, ale też znam życie nasze szkolne, że bywa naprawdę różnie, że czasami to jest tak, że nie możemy zostawić klasy, więc możemy to szybciutko zrobić też przy innych dzieciach. Bardzo podobny model można też wykorzystywać do całej klasy, wtedy cała klasa, zresztą też to praktykuję teraz z inną trenerką Magdą Sendor, nawet niedawno byłyśmy w szkole i trochę za pomocą socjokracji, czyli trochę takiego pomieszania tego modelu z jeszcze socjokracją, czyli jakby stworzeniem tych kręgów takich, w których uczniowie mogą wyrażać to, co jest dla nich ważne, też możemy ten model spróbować rozszerzyć na całą klasę. Kłopotem jest brak przestrzeni, głucha konflikt, mamy całą klasę obserwatorów. Wyjaśnienie jest pilne, co zrobić? Jasne. To na pewno jakby zaadresować też to, że to jest trudne i żebyśmy chcieli bardzo szybkiego rozwiązania. Jednocześnie mam takie doświadczenie, że te szybkie rozwiązania nie działają na dłuższą metę. Więc być może na szybko możemy powiedzieć, że bardzo nam teraz zależy na przykład na sprawczości, na tym, żeby dokończyć lekcję, ale że zostaniemy na przykład z dziećmi na przerwie i że wrócimy do tego na przerwie, jeżeli jest taka możliwość. I pozostałe dzieci
no, ideałem oczywiście, ale też mówię o świecie idealnym, jest to, żeby pozostałe też dzieci znały też ten model, trochę się też uczyły i żeby w klasie była wystarczająca atmosfera zaufania, że można w ten sposób rozwiązywać konflikty. No ale jeżeli to jeszcze jest niemożliwe, to moja propozycja jest taka, żeby właśnie gdzieś tam na boczku trochę może stanąć, ale też zobaczcie Państwo, czy to naprawdę, jakby co nam przeszkadza, poza oczywiście dziećmi, które gdzieś może też wymagają uwagi, na chwilę się zatrzymać w klasie, powiedzieć, słuchajcie, widzę, że coś się bardzo ważnego teraz dzieje między Krzyśkiem i Tomkiem i ja bym chciała się na chwileczkę zatrzymać i zobaczyć, co takiego się ważnego dzieje i spróbować nazwać jeden, drugi i... Bo jeżeli coś się ważnego dzieje, to zobaczcie Państwo, i tak nie jesteśmy w stanie pójść dalej z materiałem. Nie wiem, czy mi się to udało odpowiedzieć na to pytanie, ale też nie mam jakby idealnych rozwiązań i znam szkoły, które naprawdę w różny sposób próbują to rozwiązać. Na przykład właśnie robiąc sobie taki kącik do mediacji albo chociażby przenosić to na przerwę, jeżeli to jest możliwe. Dobrze, jest już godzina 19. To tak, na zakończenie chciałam Państwu opowiedzieć, że tutaj też w materiale będzie takie ćwiczenie, w którym które możecie właściwie Państwo sobie zrobić sami. Ważne jest właśnie, żeby była ta lista uczuć i potrzeb i ona też będzie właśnie, widziałam tak kątem oka, że będzie Państwu udostępniona, ale ja też mogę udostępnić tą taką szerszą też dla Państwa. I jeżeli Państwo macie jakąś w swoim życiu taką sytuację, w której rozwiązywaliście konflikt, ale niespecjalnie jesteście zadowoleni z tego, jak to wyszło, to było moje też doświadczenie, że nie zawsze byłam zachwycona tym, co zrobiłam, bo właśnie się spieszyłam, bo coś innego, albo już naprawdę nie miałam zasobów, bo to już był któryś tam nasty konflikt tego dnia, to możecie Państwo w ten sposób, jakby tą drogą, która tutaj jest na tym slajdzie, mediacja między dziećmi, pójść sobie tymi po kolei krokami i zobaczyć, jak możecie Państwo wrócić do tej sytuacji, jak się możecie jeszcze raz Państwo zaopiekować tą sytuacją. No dobrze, to na zakończenie, tak żeby jeszcze usłyszeć chociażby albo przeczytać Państwa, może usłyszeć to się nie uda, ale przeczytać Państwa głosy, to chciałabym usłyszeć może albo przeczytać na zakończenie, jakie potrzeby Państwo macie zaspokojone na koniec tego webinaru. Coś, co może się tutaj pojawiło. Proszę zobaczyć sobie na listę i napisać tutaj na czacie jakąś potrzebę. Może jakaś jest zaspokojona. Nie wiem, ja na przykład mam zaspokojoną potrzebę dzielenia się. Albo też potrzebę kontaktu z innymi. Wyzwań. O, dziękuję bardzo. Stymulacji. Dziękuję. Świadomości, sensu, wyzwań, rozwoju. Dziękuję. Nadziei. Rozwoju. Dziękuję bardzo. To już, o i kontakty. Dziękuję. To już tak naprawdę na zakończenie. Inspiracji. Widzę te wszystkie potrzeby. To już naprawdę na zakończenie. To chciałam Państwu zakończyć takim cytatem, który bardzo lubię, cytatem Marshalla Rosenberga. Powiedział kiedyś coś takiego, co mnie zainspirowało właśnie do tej ścieżki. Chcesz mieć rację czy relację? Te dwóch rzeczy nie można mieć jednocześnie. Dziękuję Państwu bardzo i życzę spokojnej nocy i bardzo jestem ciekawa doświadczeń z tym modelem, ale też może z innymi modelami. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Do widzenia. Nie wiem, jak mam się wyłączyć.